Ojcowie pustyni dla poszukujących. W naszej wędrówce z Ojcami Pustyni dziś towarzyszy nam Abba Amonatas. Niestety z historii nie posiadamy żadnych informacji, wiadomości na jego temat. Zachował się jedynie apoftegmat, powiedzenie Abba Amonatasa, w którym czytamy. Pewien urzędnik przybył do Peluzium i chciał ściągać pogłówne z mnichów tak samo jak ze świeckich. Wszyscy bracia zebrali się w tej sprawie u abba Amonatasa i niektórzy z ojców radzili udać się do cesarza. Abba Amonatas powiedział im: Nie potrzeba takiego trudu. Raczej trwajcie w skupieniu u siebie i pośćcie przez dwa tygodnie, a za łaską Chrystusa ja sam to załatwię. Bracia rozeszli się więc do siebie, a starzec także trwał na modlitwie we własnej celi. Gdy już przeszło dni czternaście, bracia byli ze starca niezadowoleni, bo wiedzieli, że się nigdzie nie ruszał i mówili: Starzec zaniedbał sprawę, a piętnastego dnia zeszli się według umowy, starzec zaś przyszedł z listem z pieczęcią cesarską. Na ten widok zdumieli się bracia i pytali: Kiedy go przyniosłeś, Abba? Odrzekł im starzec: Wierzcie mi, bracia, że tej nocy udałem się do cesarza, on zaś napisał ten list. Potem przybyłem do Aleksandrii, gdzie go potwierdzili urzędnicy, a potem tu wróciłem. A oni przerazili się i padli przed nim na twarz. Sprawa została załatwiona i ów urzędnik więcej im się nie naprzykrzał. W apoftegmacie dzisiejszym autorstwa Abba Monatasa spotykamy. Jego współbraci, którzy mają prozaiczny problem. Otóż cesarz chce od nich ściągnąć podatek, tak jak ze świeckich, tak zwane pogłówne. Idą z tym problemem do naszego ojca pustyni i chcą, żeby czemuś zaradził, żeby jakoś pomógł im rozwiązać tę sprawę. Nie mogą bowiem płacić takiego podatku jak świeccy, bo nie mają przecież wielu rzeczy na utrzymaniu są ojcami pustyni. I jaką odpowiedź daje Abba Amonatas? Ta odpowiedź jest bardzo ważna także dla naszego życia duchowego. Wskazuje swoim współbraciom na trzy rzeczy. Trwajcie w skupieniu u siebie, mówi, dodając, poście przez dwa tygodnie, a potem sam trwał na modlitwie. Zobaczmy. Abba Amonatas wskazuje na trzy bardzo ważne rzeczy życia duchowego. Skupienie, które możemy nazwać wyciszeniem, trwaniem przed Bogiem, post i modlitwa. Wszystkie te trzy rzeczy są bardzo ważne w budowaniu naszej relacji z Panem Bogiem, ale także pomagają nam w relacji z drugim człowiekiem. Zwróćmy uwagę po kolei na każdą z tych trzech niezwykłych wartości i czynów chrześcijańskich. Skupienie, wyciszenie, trwanie w skupieniu. Jakżeż trudno nam, ludziom czasów współczesnych, znaleźć takie skupienie, znaleźć moment na to, by trwać przed Bogiem. Sami mamy wiele problemów, wiele spraw do załatwienia. Próbujemy załatwiać w sposób urzędowy, instytucjonalny i to jest rzecz normalna, ale czasem zapominamy, że w tych trudach potrzeba również skupić się i trwać przed Bogiem. Przecież Bóg jest Panem Życia, jesteśmy w Jego rękach. Abba Amonatas przez to podpowiada swoim współbraciom, że są w rękach Bożych. Muszą jedynie znaleźć czas i moment na to, by znaleźć wyciszenie, skupienie i trwanie przed Bogiem. Drugi bardzo ważny czyn post. Trwajcie w poście przez dwa tygodnie, mówi Abba Amonatas, a ja za łaską Chrystusa sam załatwię tę sprawę. Post. Bardzo ważna rzecz. Post pozwala nam zwrócić uwagę nie tylko na to, że musimy oderwać się od świata zewnętrznego. Post wskazuje nam również uwagę na nasze wnętrze, nasze serce. Często, post pozwala nam spojrzeć głębiej w nasze sumienie. Post również pomaga trwać w wierności Panu Bogu. I ci współbracia słyszą, że post jest taką, takim ważnym elementem. Zyskania także Bożego miłosierdzia, zmiłowania Bożego. Przypomnijmy sobie, że post, modlitwa i jałmużna to są podstawowe czyny miłosierdzia, a zatem post jest także czynem miłosierdzia, czynem miłości, Poszcze dla mojego dobra, poszczę także jakby na chwałę Boga, poszczę po to, żeby wskazywać, że miłość i miłosierdzie Boże jest ważne w moim życiu, jest na pierwszym miejscu, że Bóg jest na pierwszym miejscu. I trzeci element tej odpowiedzi duchowej Abba Monatasa sam trwał na modlitwie. Modlitwa. Przypominają się tutaj słowa świętego Jana Pawła II z jego notatek osobistych, kiedy rozważał temat modlitwy, napisał, że modlitwa jest językiem nadziei. Bardzo wyraźnie ta prawda przebija się także w tym powiedzeniu Abba Monatasa. Miejcie nadzieję, trwajcie na modlitwie. Święty Jan Paweł II we wspomnianych notatkach osobistych dodawał również, że modlitwa, sama modlitwa nie zmienia świata, nie zmienia okoliczności zewnętrznych, ale modlitwa zmienia człowieka, aby ten zmieniał świat. Zobaczmy, także i w tym kontekście widzimy modlitwę, do której zachęcał swoich współbraci Abamonatas. Módźcie się, aby Wasze serce bardziej się umocniło, abyście się bardziej zmienili, a w ten sposób będziecie mogli zmieniać świat. Będziecie mogli zaradzić temu problemowi, który Was spotkał, tym trudnym sprawom. Zmarły biskup Stefan Bareła, trzeci ordynariusz częstochowski, który zmarł w 1984 roku, w swoim testamencie napisał słowa: Jestem zawieszony na modlitwach wiernych. Ilu z nas, mówiąc obrazowo, jest zawieszonych na modlitwie kogoś? Więc modlitwa jest także tą podporą, pomocą. Właśnie człowiek potrzebuje takiego zawieszenia. Muszę czuć, że są ludzie obok mnie, którzy się za mnie modlą. Muszę trwać na modlitwie. Abba Amonatas wiedział, że jego współbracia potrzebują modlitwy. Nie potrafią sobie poradzić z problemem być może zawyżonego, strasznie dużego podatku, tak zwanego pogłównego i potrzebują modlitwy, żeby nie utracić ufności wobec Pana Boga, nie utracić wiary, ale także, żeby mieć pełną ufność w Bogu. Przypominają się słowa Ewangelii. Pamiętamy, co Pan Jezus mówił czy do y, zwierzchnika synagogi w kafarnał, nie bój się, nie lękaj, wierz tylko. Albo nie bój się, mówił Pan Jezus, wierz mocno. Właśnie wiara i modlitwa idą w parze, są tymi ważnymi dwoma skrzydłami życia duchowego. Wsłuchujmy się, kochani, dobrze w ten dzisiejszy powtegmat w te porady Abba Monatasa i znajdźmy w naszym życiu miejsce na te trzy elementy. Trwanie przed Bogiem w ciszy i skupieniu, Podejmujmy post, pewne wyrzeczenie, które wzmocni nas duchowo i zawsze miejmy nadzieję, która wypływa z modlitwy.